Witam wszystkich serdecznie, Bogusia de la Porta z tej strony i Marek Roland, doktor Witam Roland. Państwa również serdecznie. I Bogusiu, Ciebie również. Witam Marek. Dokończymy te nasze rozmowy wcześniejsze. Tak. No i następnym, że tak powiem, tematem, który osoby na grupie Medycyna Holistyczna chciały poruszyć, to chroniczne bóle. Chroniczne bóle. Może ja powiem troszeczkę i ty, że tak powiem, dopowiesz. Ogólnie oczywiście chroniczne bóle mogą mieć jakieś podłoże i najlepiej by było osobę dokładnie przebadać i zorientować się, jakie są przyczyny. Nie maskować koniecznie bólu środkami przeciwbólowymi oczywiście. Jeżeli to jest konieczne, bo ból jest silny, no to oczywiście to robimy, ale w diagnozie jest potrzebna wiadomość, gdzie ból jest zlokalizowany, jakiego typu jest i tym podobne. Ogólnie wiele bóli w organizmie, bóli głowy, migren i tym podobne można zredukować lub wyeliminować dobrą dietą i odpowiednią ilością płynów, jak również ruchem. Także wiele bóli powstaje przez to, że na przykład stężenie toksyn w różnych częściach ciała czy w zatokach jest za duże, w związku z tym, że osoby mają nieodpowiednią dietę, jedzą toksyczne rzeczy czy za mało piją. Należy pić około 2 litrów czy nawet więcej płynów, przy czym płynów niealergizujących, więc wody z cytryną, herbaty zielonej, czystka, herbaty z czystka czy tym podobnych płynów. Chodzenie i ruch, na przykład rower, pływanie, szybki spacer są świetną również ochroną przed bólami i ogólnie dobrze wpływają na nasz organizm, dlatego że nie ma wtedy zastoi limfy. Serce pompuje krew, ale limfa w organizmie jest pompowana naszym oddechem, jak również ruchem. Czyli powinniśmy się naprawdę ruszać. Niestety wiele z nas ma w tej chwili pracę, która wymaga wielu godzin siedzenia. I w takiej sytuacji po prostu gromadzą się w pewnych częściach ciała toksyczne, że tak powiem, zasoby limfy i one mogą wywoływać bóle, bo tam są stężenia toksyn dosyć duże. Więc radziłbym Państwu właśnie więcej ruchu, dobrej diety, jak również więcej płynów. No a Bogusiu, co masz ty do dodania? No, jeżeli o ten ruch chodzi, to ja bym zalecała ruch przede wszystkim na świeżym powietrzu. No dlatego, oczywiście. że bardzo dużo osób w tej chwili, zwykle jeżeli pracują cały dzień w biurze, idą sobie na siłownię czy na jakiś aerobik. W pomieszczeniu zamkniętym, gdzie jest wiele osób, nie ma tlenu, no i nie ma światła naturalnego, bo światło jest też bardzo istotne. O, jak najbardziej, oczywiście. Więc Oczywiście. Ja jeżeli nigdy nie spacery, robiłem. To gdzieś w lesie, w parku, na świeżym powietrzu, tam gdzie jest słońce, a nawet jeżeli jest deszcz, to spacer na deszczu bardzo dużo robi dla naszej skóry, ale i dla psychiki, bo taki deszcz, jak sobie tak spada na parasol, to też powoduje jakieś... Albo na kurtkę, prawda? No bo również dźwięki są relaksujące. Dźwięki, tak, dźwięki relaksują. Także... I co jest bardzo istotne, że ból sam w sobie to nie jest choroba. To jest tylko sygnał dawany przez ciało, że coś się źle dzieje, także trzeba to zdiagnozować, dowiedzieć się, jaka jest przyczyna i usunąć przyczynę, bo maskowanie bólu nic nie da. To jest tak, jakbyśmy, nie wiem, ktoś ma bank i załóżmy ma system alarmowy i ten system alarmowy to jest tym bólem naszym i nikt przy zdrowych zmysłach nie wyłączy tego systemu alarmowego. Tak samo my nie powinniśmy wyłączać. Dokładnie i to jest bardzo potrzebne w zdiagnozowaniu prawdziwej przyczyny bólu, prawda? A tym samym uniknięcie dalszych komplikacji, bo najpierw się zaczyna ból na ogół, a później się pojawiają inne komplikacje. Ja, jak zapewne Ci wspomniałem, cierpiałem przez wiele lat, kilkadziesiąt lat, cierpiałem na migreny i lekarze nie byli w stanie tych migren wyleczyć. Dawano mi końskie dawki
środków przeciwbólowych bazujących na kofeinie, kodeinie i tym podobne, które nie były efektywne i tak naprawdę nie adresowały przyczyny. W moim przypadku okazało się, że przyczyną było właśnie picie za małej ilości płynów. Modyfikacja diety do diety ekologicznej również bardzo pomogła. No i oczywiście ruch. Trampolina, spacery i tym podobne. W tej chwili w ogóle nie cierpię na migreny, a wcześniej po prostu no, czasem powodowały, że nie mogłem czy pójść na meetingi, czy na wykłady, czy powiedzmy gdzieś pojechać, dlatego że no, byłem po prostu niemobilny wręcz. A nawet właśnie na grupie Medycyna Holistyczna umieściłem taki króciutki plakacik, jak sobie poradzić z bólem głowy czy z migreną, ale ogólnie to, co powiedziałem, czyli dieta, picie i ruch. Tak, i jeszcze może ja powiem coś takiego, co jest bardzo istotne, żebyśmy nie sugerowali się, że komuś coś pomogło, to im nie pomoże, dlatego że każdej osoby organizm jest zupełnie inny, można powiedzieć. Wiadomo, że nasz organizm składa się z komórek. Komórki tworzą tkanki, tkanki tworzą organy, tak? I do funkcjonowania tych komórek to wiadomo, potrzebny jest tlen, woda, minerały, witaminy, inne substancje. Natomiast każdy z nas ma unikalny kod genetyczny, no i unikalną, że tak powiem, mikroflorę. Te bakterie, każdy z nas ma inne. Generalnie jeżeli o całość chodzi, to jest tam pewna ilość jakichś bakterii, natomiast te bakterie i DNA bakterii, a tego jest 100 razy więcej DNA bakterii niż naszego i 10 razy więcej bakterii mamy. Ja bym cię skorygował, bo to tak? Się ocenia, że DNA wszystkich organizmów na ogół symbiotycznych w naszym organizmie jest około 100 razy większe. Tak. Naszych genów jest około 30 tysięcy, natomiast ta cała biota ma 3 miliony genów. Także faktycznie to większość funkcji w organizmie jest wykonywanych właśnie przez te organizmy symbiotyczne. Także my musimy dbać nie tylko o nasze komórki, ale też o te nasze dobre bakterie. No oczywiście, ale nie tylko bakterie, tam są pleśnie, tam są też inne organizmy. Tak, ale jeżeli jest organizm w symbiozie, to nie ma takiej możliwości, żeby się za dużo jakichś czy pleśni, czy bakterii, czy grzybów wytworzyło, dlatego że te nasze bakterie są takimi naszymi żołnierzami. One po prostu regulują tak tym wszystkim, żeby była cały czas równowaga. Natomiast problemy się zaczynają, kiedy zniszczymy na przykład tą naszą florę bakteryjną, czy to antybiotykami, czy na przykład tymi mydłami antybakteryjnymi, którymi się myjemy cały czas. Oczywiście, i teraz ja jeszcze chciałam coś na temat komórki powiedzieć, bo chciałam dojść do tego, dlaczego my jesteśmy, nie każda żywność i nie każde zioło i nie każde lekarstwo jest dla jednej osoby korzystne, które jest dla jednej osoby korzystne, jest również korzystne dla tej drugiej. Dlatego, że trzeba zrozumieć, jak to funkcjonowanie tej komórki. I tak, jeżeli do tej pory wszystkie podręczniki biologii jeszcze do tej pory, pokazując budowę komórkową hierarchiczną, tą budowę, kolejność budowy białek, czyli są te struktury pierwszorzędowe, drugorzędowe, trzeciorzędowe i czwartorzędowe, tak? To biologia uczy. Natomiast od jakichś 10 lat wiadomo, że nauka wie o tym, tylko nie potrafi jeszcze zrozumieć, że są struktury pięciorzędowe, piątego rzędu. I paradoksalnie te struktury piątego rzędu są kinetyczne, czyli ruchowo niestabilne, strukturalnie nietrwałe i tworzą sieć, nieuporządkowaną sieć, ale ta nieuporządkowana sieć tworzy, jak gdyby potrzebna jest do tworzenia tego uporządkowanej struktury. I teraz tak, jeżeli mamy te pierwsze cztery struktury,
to nauka potrafi jak gdyby ukierunkować i wiadomo, że jak się ta komórka zachowa, jak się będzie dzielić i tak dalej. Natomiast to ostatnie, to co od 10 lat jest badane, tak naprawdę nie wiadomo, co ma wpływ, bo one się zachowują tak, jak chcą. I teraz to jest jedna strona medalu, natomiast druga strona medalu i niektórzy do tego dochodzą, naukowcy też, że ta struktura piątorzędowa zależy bardzo dużo od drgań, od wibracji i od naszej energii, czyli od naszej psychiki. Więc jeżeli sobie weźmiemy te wszystkie zalecenia dietetyczne i tak dalej, jak najbardziej, to jest fajne i możemy się leczyć, natomiast te wszystkie pozostałe rzeczy, czyli związane z naszą psychiką, z naszym w ogóle emocjami i tak dalej, są, nie wiem, czy nie bardziej ważne niż sama dieta. No wiesz, na pewno psychika jest bardzo ważna. Ja zresztą skonsultowałem to z kolegami lekarzami i koleżankami, lekarzami i terapeutami i na ogół oceniamy, że dieta, zdrowe środowisko i styl życia to jest około 40% wpływu na zdrowie, a ogólnie stan psychiczny, dobrostan, zadowolenie z życia, pracy, związku to jest pewnie ze 40% również. No znaczy, ja, to jest na ja pewno tak, bardzo tak, ale wiesz, tu może nie chodzi o samo to zadowolenie z tego, z tych rzeczy, które gdzieś widzimy na zewnątrz, bo wiesz, zdarzają się przypadki, kiedy ludzie mają wszystko i są nieszczęśliwi i chorują, a zdarzają się, że praktycznie nic nie mają i cieszą się życiem i są zdrowi. No nie, no oczywiście, no ale to zależy od psychiki, ale nie tylko od warunków zewnętrznych, ale wewnętrznych i również percepcji. Na przykład niektóre osoby odbierają takie samo wydarzenie w różny sposób. Dla jednych to jest bardzo stresujące, a inni przechodzą do porządku dziennego przy takim samym z tym. Także czasem po prostu internalizacja i wyolbrzymianie czasem jakiegoś czynnika stresora jakiegoś, to jest niepotrzebne. Ale też z jednej strony właśnie to jest to, że my mamy jakieś tam programy w swoim umyśle, identyfikujemy się za bardzo z tym umysłem i tak naprawdę żyjąc nie widzimy nic dookoła, ani nie widzimy siebie, nie potrafimy siebie wyczuć, poczuć ciała, poczuć oddechu, poczuć, że mamy skórę i wtedy, jeżeli obserwujemy siebie, jeżeli jesteśmy obserwatorem, to szybko zobaczymy symptomy, że na przykład coś nam nie służy, czy w diecie na przykład, bo nie każdy produkt każdemu służy, albo na przykład środowisko nam nie służy, albo pewne zachowania, pewne rzeczy. I to są subtelne sygnały, które daje nam ciało, ale ponieważ my jesteśmy cały czas w umyśle i cały czas ten umysł gada bla, 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 to my jak gdyby żyjemy tym umysłem i dopiero zaczynamy się orientować w momencie, kiedy już ból doskwiera naprawdę. A te pierwsze sygnały jak gdyby nie widzimy ich. No po prostu w skrócie to, co mówisz, powinniśmy bardziej obserwować siebie i swoje organizmy i sygnały, które ten organizm nam daje. Tak. I to jest bez wątpienia. Ja zauważam to po naszych pacjentach, że ludzie nie obserwują własnego organizmu i często doprowadzają do już zaawansowanych chorób. Tak samo jest na pewno bardzo istotna profilaktyka, ale profilaktyka polegająca na nieinwazyjnych, dobrych badaniach, powiedzmy co pół roku, gdzie można zbadać się dokładnie i zobaczyć, jakie są problemy, czy co robimy źle w naszym życiu, w naszej diecie, aby to skorygować, dlatego że jeżeli te błędy powielamy na bazie codziennej, one będą prowadziły do różnych chorób. To jest prawda. Jeśli chodzi o nasz kod genetyczny, ty mówiłaś, że jesteśmy różni. Tak, na pewno jesteśmy różni i różne osoby reagują różnie i na stres, i na produkty żywnościowe, także musimy oczywiście indywidualnie podejść do każdego człowieka, pacjenta. Jednak nasze pokrycie genetyczne między osobnikami jest bardzo duże, bo mamy
z tego co wiem, około 99,9% identycznych genów, jeśli chodzi o ludzi. Także to jest bardzo duża zbieżność genetyczna. Także wiele, wiele rzeczy jest bardzo podobnych u ludzi. Komórki ludzkie, jeszcze warto dodać, że są bardzo skomplikowane, bo jest ich, one mają około 10 do 14 atomów, czyli jeden z 14 zerami. Tyle jest tam atomów różnych, także to jest no, bardzo skomplikowana struktura. No i jeśli chodzi o, jeszcze bym powiedział o tych organizmach symbiotycznych, które w nas żyją, to tam są nie tylko bakterie w nas, ale są też symbiotyczne pleśni i są inne organizmy, które nie są klasyfikowane jako bakterie i pleśnie. Są też organizmy jednokomórkowe, ale są też organizmy wielokomórkowe. No i oczywiście są pasożyty, czy jakieś inwazyjne szczepy bakterii czy pleśni, które na przykład nie są symbiotyczne z nami. No wówczas one mogą wywołać różne choroby, różne procesy właśnie chorobowe. Także warto trzymać swój organizm w dobrym stanie zdrowia, bo jeżeli mamy dobre probiotyki, dobre organizmy żyjące w nas, to one również nas bronią przed różnego rodzaju infekcjami, pasożytami i, że tak powiem, pozwalają na to, że nasz organizm jest bardziej odporny na czynniki zewnętrzne, czy to biologiczne, czy chemiczne. No a Marek, co powiesz na to, że jeżeli na przykład rozwija się, załóżmy, jakaś infekcja bakteryjna, czy to będzie w przewodzie pokarmowym na przykład, czy to będzie w płucach, czy jakaś inna grzybicza infekcja. To wiadomo, przecież te bakterie czy grzyby, to one bytują cały czas i cały czas, bo ta flora nasza bakteryjna to się składa tam o 70 czy 80% tych dobrych, a jest po coś te pozostałe tych złych, tak? I moja opinia jest taka, że na przykład jeżeli w przewodzie pokarmowym zaczynają dominować te patogeny chorobotwórcze, tak zwane, no to wiadomo, że te bakterie na przykład, to one zjadają, one się czymś żywią, tak? One mają odpowiednie środowisko, czyli one są po to, żeby czyścić to środowisko. Bo jeżeli na przykład my nie znajdziemy na przykład na czystej skórze jakichś pasożytów, które się żywią na przykład padliną. Ja uważam, że jeżeli procesy zachodzą gnilne, bo mamy złe trawienie, bo na przykład mamy żołądek niedokwaszony, nie zachodzi proces trawienny, zachodzi więcej procesów gnilnych, więc coś to musi czyścić, tak? No wiesz, bez wątpienia. Ja bardziej optymistycznie patrzę niż ty na to. Ja uważam, że większość organizmów, które w nas żyją, jeżeli jesteśmy w dobrym stanie zdrowia, to są organizmy symbiotyczne. Oczywiście organizmy symbiotyczne mogą również wywołać procesy chorobowe, jeżeli z jakiegoś powodu nastąpi osłabienie naszego organizmu, jak również zachwiany zostanie balans przez nasz tryb życia, środowisko czy sposób odżywiania się. Dlatego te rzeczy są bardzo ważne, żebyśmy to pilnowali, bo infekcja nie musi koniecznie przyjść z zewnątrz. Również fakt, że jak mówię, źle się odżywiamy, złe środowisko jest, czy prowadzimy zły tryb życia, może doprowadzić do tego, że nasze własne szczepy mogą zacząć po prostu również wywoływać procesy chorobowe. Teraz nie wiem, przejdziemy może do następnego tematu. Tak. Może ty powiesz coś na ten temat. Wpływ pamięci pokoleniowej w naszych komórkach. Co byś powiedziała na ten temat? Znaczy to co o czym mówi, to chodzi o medycynę germańską, totalną biologię. Tam jest taki, może to za dużo powiedzieć, udowodniona teza, natomiast coś w tym jest, że my, nasze jak gdyby komórki zachowują pamięć rodową, pamięć przodków.
że wiadomo, że mamy geny od ojca i matki, natomiast jest też pamięć komórkowa, którą my, jak gdyby rodzice nam przekazują, ale rodzicom też przekazali ich rodzice. W czym ona jest kodowana? W komórkach. Ale w którym dokładnie, miejscu? Dokładnie nie pamiętam. Okej. Nie pamiętam, ale to jest bardzo długi temat i są dowody na to w ten sposób robione, że osoby, które poddają się takiej terapii, tylko to nie jest terapia z jakimiś lekami czy z jakimiś ziołami, to jest po prostu psychoterapia, powiedziałabym coś takiego. To jest takie... Trudno mi jest powiedzieć, bo ja akurat tego na tym się nie znam, natomiast wiem, że wiele osób z poważnych schorzeń i dzieci są leczone. Tak, no i wiesz, to może być, również się wiązać pewnie z przechodzeniem w jakąś regresję pamięciową, jakąś może hipnozę również, prawda? Czy te techniki nie mogą być używane w tym wypadku? Raczej nie hipnoza, natomiast jeżeli chodzi o leczenie samego dziecka, to jest poddawani są leczeniu rodzice. I wtedy jak gdyby to dziecko, bo dziecko na przykład 2 czy 3 lata czy rok, ono z nim jak gdyby nie ma takiego kontaktu i nie można. Natomiast te zapisy jak gdyby wymazywane są te zapisy i w tej pamięci komórkowej i po prostu organizm zaczyna inaczej funkcjonować. No ciekawy temat, wrócimy do niego zapewne tak, jeszcze. Tak, ja akurat się na tym nie znam, także to jest tyle, co słyszałam i poczytałam na ten temat. Poruszmy następny temat, ja może zacznę pamięć. Było pytanie, pamięć, czemu zapominamy? Ja mam akurat dosyć dużo doświadczenia w tym. Może wspomnę na początku Państwu, że w mózgu jest około, w suchej masie mózgu jest około 40% tłuszczy. Wiąże się z tym, że neurony i błony komórkowe są jednym z podstawowych materiałów budulcowych, jest tłuszcz. W związku z tym, jeżeli mamy nieodpowiednią dietę i mamy niedobory, to prowadzi na ogół do niepoprawnej struktury mózgu i neuronów. Także jednym z podstawowych czynników, które wpływają na pamięć, to jest dobra dieta i w tym dieta również, w której są dobre tłuszcze. Jednym z czynników również, który poprawia bardzo pracę mózgu, to jest lecytyna, którą można kupić w kapsułkach na przykład. Albo ona jest robiona z nasion słonecznika, albo z soi. Także polecałbym to, no i uzupełnienie niedoborów, bo jeżeli są niedobory, no to oczywiście mózg i układ nerwowy również przestaje poprawnie pracować. To jest jeden z głównych czynników. Następnym czynnikiem, który jest, jeśli chodzi o pracę mózgu, to jest niedotlenienie, czyli brak ruchu, brak świeżego powietrza, jak również niepoprawnie działający układ oddechowy i układ krążenia. Dlatego, że osoby, które mają powiedzmy sklerozę, czy mało elastyczne naczynia, czy niewydajne serce i płuca, co się pojawia? Pojawia się niedotlenienie mózgu, jak również niedokrwienie mózgu, a za tym nie docierają do niego odżywcze substancje. W związku z tym radziłbym ruch, oddech, świeże powietrze, dobrą dietę, no jak mówię, jedzenie odpowiednich tłuszczy i to tłuszczy na surowo. A do takich tłuszczy zaliczałbym masło, olej kokosowy, olej z oliwek i olej konopny, czy awokado, jakieś orzechy. To są dobre tłuszcze, przy czym należy je spożywać na surowo, nie gotować, nie smażyć, nie piec, bo w tym momencie te tłuszcze zostają uszkodzone, no i oczywiście organizm wykorzystuje czasem również te uszkodzone cząsteczki i powstają nieprawidłowe błony komórkowe. Także to jest bardzo istotne.
zauważyłem na naszych pacjentach, że jeżeli zmienią dietę i zastosują te rady, to pamięć wraca im do normy. Ty masz coś, tak, Bogusiu, tak. Ja bym chciała coś powiedzieć na temat takiej tej krótkiej pamięci, której krótkoterminowej, tak, czyli tu i teraz, nie to, co tam się działo 20 lat temu. Chodzi o to, że bardzo dużo osób na przykład wychodzi z domu i nie wie, czy zamknęło drzwi, czy nie, czy wyłączyło żelazko, czy nie wyłączyło, czy na przykład samochód gdzieś zaparkował ktoś przed supermarketem i nie wie, w którym miejscu. I tu jest właśnie, chodzi o nadmiar bodźców i informacji, jakie docierają do mózgu. No to na pewno. Tak, to jest tak, że bo nasz mózg działa na zasadzie serii obrazków, takich jak film, 24 klatki na sekundę i to jest limit prędkości, w jakiej jest w stanie przetwarzać informacje. A po co w ogóle nam jest umysł? Umysł to takie narzędzie, którego używa świadomość, by dostrzec podobieństwa i różnice i podjąć decyzję. I teraz, jeżeli za dużo tych bodźców do nas dociera, bo mamy kiedyś na przykład człowiek, to szedł w pole, w tym polu się zajmował na przykład jakąś tam obróbką czegoś, słońce było, wieczorem gwiazdy popatrzył, teraz mamy tyle reklam, że nawet jeżeli wyjdziemy na ulicę, to wszędzie reklamy, wszędzie jakieś informacje, informacji jakichś z dzienników telewizyjnych, z jakichś innych i po prostu dociera do nas ogrom tego. Tak, i to jest potężne obciążenie. Ja to na jest przykład obciążenie, mam, tak. Ja mam na przykład problem, muszę ci powiedzieć, że jak jeżdżę samochodem w wielu miastach, a bardzo dużo to było w miastach na przykład amerykańskich, trochę mniej w kanadyjskich, że jest pełno tych reklam, i czasem człowiek się gubi, bo szukasz na przykład jakichś znaków, gdzieś chcesz dojechać, a tutaj masz 100 reklam i na te 100 reklam jest jeden znak, na przykład, że tu masz iść skręcić, albo tu nazwa taka ulicy jest. To jest strasznie obciążające i wiesz, i to wpływa na bezpieczeństwo również, prawda? Już nie tylko na pamięć. Tak, ale to jest bardzo zbyt duża ta ilość tych bodźców to powoduje, że mamy śmietnik w tej pamięci roboczej. Bo mózg ma za zadanie wybrać najważniejsze informacje. I teraz, jeżeli my mamy rano na przykład, spieszymy się do pracy, co szef powie, tutaj radio coś, jakieś informacje, prawda, przekazuje i tyle tych bodźców jest, nasz mózg jest zajęty tym przetwarzaniem tego i w momencie, kiedy wychodzimy, bo nie obserwujemy, wychodzimy z domu, zamykamy drzwi na klucz, robimy to automatycznie, mózg tego nie zapamięta. Tak, tak, to prawda. I myślimy o wielu rzeczach. Zresztą nie wiem, prawda, zauważyłaś pewnie rozmawiając z innymi po sobie, że w miarę jak jesteśmy starsi, wydaje się nam, że czas szybciej płynie. Ale to nie wynika z faktu, że ten czas faktycznie bardziej płynie, ale mamy coraz więcej bodźców, dlatego że jako ludzie starsi mamy bardzo dużo bodźców docierających, bo mamy więcej znajomości, mamy więcej możliwości. Mamy więcej materiałów i w związku z tym nasz mózg nie ma takich momentów przestoju i ten czas po prostu zaczyna strasznie szybko biec, bo my musimy wybierać i często z tych wszystkich możliwości wybieramy tylko pewne i to powoduje, że mamy takie złudzenie szybko upływającego czasu. Też troszeczkę zrobić sobie takiego detoksu umysłowego, żeby wybierać informacje, żeby nie śledzić tego wszystkiego, co się pojawiają, bo na przykład pojawi się jakaś informacja w telewizji, w każdym programie telewizyjnym, w radiu, w internecie i tak dalej. To jest mielone, a to jest zupełnie nieistotne dla nas. Wybierajmy te istotne dla nas informacje. Ja nie oglądam w ogóle telewizji i nie wchodzę na jakieś tam portale informacyjne, bo uważam, że jeżeli coś ważnego się wydarzy, to na pewno się dowiem. Natomiast to, czy jakiś polityk to powiedział, czy tamto powiedział, to nie jest informacja, to jest czyjaś opinia. Ja nie muszę zbierać wszystkich ludzi opinii. Dokładnie. I zaśmiecać sobie mózg.
Tak, dokładnie masz rację. Ja robię tak samo i faktycznie w Kanadzie mam telewizor, ale w Polsce nie mam telewizora. Chciałem kupić, ale doszedłem do wniosku, że to nie ma sensu. Słuchałem radia, ale jak było pełno tych reklam, to mnie tak, że tak powiem, denerwowały te reklamy, że radio też wyłączyłem. Także ja praktycznie ani telewizji, ani radia nie słucham. Chyba, że jestem u kogoś znajomego, a tak z reguły to sobie słucham jakiejś instrumentalnej muzyki, która sobie cicho gdzieś tam gra. Także to, że tak powiem, mnie relaksuje. Faktycznie to obciążenie psychiczne jest bardzo szkodliwe również dla naszego dobrostanu i dla naszego zdrowia. Także radziłbym Państwu nie obciążać za bardzo swojego umysłu i siebie tym natłokiem informacji, bo ten natłok informacji faktycznie bardzo nas obciąża fizycznie i psychicznie. No i jeszcze też ważne jest, żeby nie jeść produktów zawierających te substancje dodawane zapachowe, smak, zapach i tak dalej, te wzmacniacze smaku, bo to są tak zwane ekscytotoksyny. To jest coś, co zabija nasze komórki mózgowe tam Na zawarte. pewno, jak również botoks, który niektórzy stosują, żeby pozbyć się zmarszczek, prawda? I teraz wracając do naszych tematów, do poruszenia, uczucie porażenia prądem w organizmie, ból. Ból tego typu, który przypomina trochę, jakby poraził cię prąd. Może coś powiesz na ten temat? Nic nie wiem na ten temat. Są oczywiście, jak mówiliśmy wcześniej o bólu, są różne formy bólu i dlatego warto z terapeutą czy lekarzem właśnie poruszyć, gdzie ten ból jest, jak często, o jakich porach, jak on jest skoordynowany z pewnymi innymi czynnikami i w jakiej formie on jest, bo on może być taki po prostu lekki, może mieć właśnie formę takiego bólu, który czuje się jak porażenie. Tego typu bóle mogą mieć, ponieważ one są, jak mówię, zbliżone w percepcji do jakiegoś porażenia prądem, to mogą być bóle związane z jakimś uciskiem, uszkodzeniem nerwu. Bardzo pomocny w tym wypadku byłaby jakaś fizjoterapia, ruch, oczywiście dobra dieta i skonsultowanie się na przykład z lekarzem, który się zajmuje również akupunkturą czy akupresurą. Bo w tym wypadku może to być nadwrażliwość jakiegoś nerwu czy uszkodzenie nerwu. I po takiej terapii na przykład można ten nerw spowodować, że on jest mniej czuły. Ale jak mówię, zawsze w pierwszej kolejności należy stwierdzić, jakie są przyczyny. Ja się Czyli nie nie jest spotkałam z tym nigdy. Wiesz, ja miałem tego typu bóle przy jakichś urazach właśnie, dlatego mówię, jakiś uraz mechaniczny, uderzenie, na przykład uderzasz się w rękę czy nogę i jest tam akurat, uderzysz w miejsce, gdzie przebiega wiązka nerwów i tego rodzaju ból się pojawia w momencie uderzenia, jak również może pozostać jako po prostu po takiej traumie przez jakiś okres, więc tego typu rzeczy mogą się pojawić. Być Jak może, mówię, że z neuronami to jest związane, bo no przecież. nie, no z neuronami, no oczywiście, ale ja mówię o bólach, które się pojawiają właśnie wzdłuż przewodzenia nerwowego i to często w kończynach, ale w różnych częściach ciała mogą się pojawić. Także tego typu rzeczy mogą być. Mogą też wystąpić po jakichś operacjach, czy coś takiego, gdzie są naruszane właśnie, powiedzmy, przewodzenie nerwowe jest, gdzieś są uszkodzone nerwy. Także w naszej klinice w Warszawie, Verde, są lekarze, którzy zajmują się właśnie terapią akupunkturą i ewentualnie na pewnym etapie, jak już orientujemy się, jaka jest przyczyna, warto rozważyć to. Teraz tak, następny temat to jest kamica nerkowa. Kamica nerkowa. Ty zajmujesz się dużo ajurwedą i prawda, przebywałeś wiele razy w Sri Lance. Zdaje się, że ajurweda ma bardzo duże doświadczenie w tym. Kamica nerkowa na pewno powstaje w wielu wypadkach z powodu diety i za małej.
tak, za małej ilości płynów. No nie chodzi o płyny, chodzi o wodę pitną. O wodę tak. pitną, bo my mylimy często, tak jak my mówimy płyny, oczywiście płyny są potrzebne, na przykład zupa to jest też płyn, tak? Czy zioła to jest też płyn, herbata ziołowa to jest też płyn. Natomiast nasze ciało potrzebuje czystej wody pitnej, bo ta woda pitna, jak się okazuje, to nie jest, to jest też środek odżywczy dla naszych komórek i dla naszych nerek i filtruje cały organizm. I teraz tak, jeżeli my na przykład rano, bo w nocy wiadomo, organizm się regeneruje, kiedy śpimy i oczyszcza się, czyli te złogi i tak dalej, to wszystko. I jeżeli rano nie wypijemy wody i musimy co najmniej 2 szklanki wody wypić rano i to jest dobrze, żeby wodę ciepłą napić się, bo wiadomo, że jeżeli to jest okres zimowy, to lepiej wodę ciepłą. Jeżeli tego nie napijemy się, to jak ten organizm wydali to, co w nocy oczyścił? Nie ma takiej możliwości. No oczywiście, czyli trzeba rozcieńczyć. Ktoś rano sobie na przykład zaserwuje czy herbatę, czy kawę, czy jakieś inne rzeczy, soki owocowe, co ja na przykład, no i doktor Chandrika też jest bardzo przeciwna temu, żeby soki owocowe pić w okresie zimowym w Polsce. Jeżeli ja na przykład sobie zrobię sok pomarańczowy, to on wychładza ten organizm, wychładza nerki też, wychładza śledzione. I zjem na przykład białe pieczywo do tego, które też wychładza, pomidora, który powinniśmy tylko w lecie jeść, kiedy wyrośnie sam na słońcu, to mamy wychłodzoną śledzione nerki i żołądek. I te nerki zaczynają fiksować. I jeżeli napijemy się wody, 2 szklanki wody ciepłej, wody z cytryną, bardzo dobrze jest. I za jakiś czas, za 15 minut zjemy śniadanie energetyczne, ciepłe śniadanie, to nie będzie żadnych problemów z nerkami. No na pewno picie... Powinno być. Picie na pewno jest bardzo istotne. Ja sam kiedyś wiele, wiele lat temu, to ze 27 nawet, no około 27 lat temu, piłem za mało, bo często nie mamy łaknienia, prawda? Wiele osób po prostu nie ma łaknienia, jeśli chodzi o picie. A pojawia się ono wówczas, mamy pragnienie, dopiero jak jesteśmy naprawdę... W związku z tym powinniśmy sobie po prostu założyć, że pijemy tyle i tyle płynów, czyli załóżmy te 2 litry czy więcej i powinniśmy sobie rozłożyć to w ciągu dnia równomiernie, żeby w jednym momencie nie pić więcej, powiedzmy niż 2-3 szklanki i sobie co pewien czas pić właśnie mało stężone jakieś płyny, czy wodę czystą, jak mówisz, czy wodę z cytryną i imbirem na przykład, czy słabą herbatę zieloną, czy słabą herbatę z czystka. Ja na przykład zaparzam te herbaty w temperaturze 70 stopni i zalewam na przykład płaską łyżkę czystka czy zielonej herbaty 1 litrem wody w temperaturze 70 stopni. I wówczas tą herbatę można pić ciepłą, a ewentualnie później pić chłodną już jak przestygnie. Jeszcze o tej wodzie, bo powiedziałeś, że nie mamy pragnienia i to jest prawda. I organizm teraz, wielu osób organizm myli pragnienie z uczuciem głodu. I można sobie sprawdzić, że chce nam się coś, byśmy zjedli, mamy ochotę zjeść, chce nam się jeść, wydaje nam się, że chce nam się jeść. I ja radzę na przykład wypić 1-2 szklanki wody, poczekać 15 minut. Jeżeli faktycznie będzie głód, będzie organizm się domagał jedzenia, to będziemy głodni. Natomiast w wielu przypadkach jest tak, że te 2 szklanki czy szklanka wody zaspokoi pragnienie nasze, które odbieramy jako głód. I to jest też, że przejadamy się, ponieważ często jemy zamiast tego, żeby się napić. Tak, i to jest dobre również dla tych osób, które na przykład chcą się odchudzić.
Pozamiast jak mamy za duży apetyt, oczywiście należy mniej jeść, jeść dobrą dietę, ale po prostu mniej jeść i po prostu dobrze jest w takiej sytuacji pić, jak jesteśmy głodni, żeby, bo to oczywiście żołądek jest pełen, w związku z tym tracimy poczucie głodu, ale to jest również dobre dla naszego organizmu, bo nawadnia nasz organizm. W kamicy nerkowej należy również zwrócić uwagę na to, że nieodpowiednia dieta zakwasza organizm. A zakwaszenie organizmu również prowadzi często do powstawania kamieni. Także nie tylko nawadniać musimy, ale musimy się tak odżywiać, żeby nasz organizm był alkaliczny. Tak. I alkalizację naszego organizmu najlepiej jest sprawdzić papierkiem lakmusowym. Możecie Państwo go kupić w Polsce na przykład w sklepach z rybkami, czy powiedzmy w jakichś sklepach z roślinami i albo w jakichś sklepach przeznaczonych dla odczynników chemicznych, takich do laboratoriów chemicznych i zbadamy pH nasze najlepiej poprzez badanie śliny. Plujemy na biały talerzyk, bierzemy kawałek papierku lakmusowego, wkładamy to do śliny. I między posiłkami, bo powinniśmy nie pić i nie jeść jakieś półtorej godziny przed, ślina powinna mieć pH 7,2 do 7,4. Wiele osób, ja badam wszystkich pacjentów swoich właśnie, pod tym kątem również, wiele osób ma duże zakwaszenie i to sprzyja również właśnie powstawaniu kamieni nerkowych i nie tylko, bo sprzyja ogólnie chorobom, również rakowi. Także jest bardzo istotne właśnie zakwaszenie organizmu. No i alkalizacja. Też tym chorobom kośćca, tym oczywiście, reumatyzm, oczywiście. No bo to będzie, organizm będzie starał się utrzymać dobre pH, czyli zakwaszenie i wówczas wymywane z wapni inne sole z kości następuje osteoporoza. Inne degeneracje kości, główek kości, stawów. Także bardzo istotne jest to. Także no, na przykład tym... stawy, tak, no to jest nadmiar kwasu moczowego. Jeśli chodzi już o zaawansowaną kamicę nerkową, to również odpowiednia dieta, picie zioła mogą, że tak powiem, ten stan odwrócić i może następować rozpuszczenie się kamieni czy redukcja wielkości. Ale po prostu nigdy nie należy doprowadzać do tej sytuacji. Następny temat, jeśli możemy poruszyć, to jest mięśniaki. Powiedz coś na ten temat? No powiedz ty może najpierw. No w ogóle mięśniaki to mam przeczucie, że tu chodzi o mięśniaki głównie macicy. Pewnie były, pewnie ktoś miał na myśli. Na pewno. Mhm. Ale jak one mogą powstać? Ogólnie, jeżeli jakieś narośla, czy wewnątrz organizmu, czy na zewnątrz, prawda, na kończynach, czy na naszym tułowiu występują, to występują często właśnie jako forma, mogą być spowodowane jakimiś pasożytami, mogą być spowodowane osłabionym systemem immunologicznym. Pamiętajmy, że komórki ludzkie czasem ulegają jakiejś modyfikacji, niekoniecznie muszą przejść w komórki rakowe, ale są, trochę odbiegają od otaczających je komórek i tego typu modyfikacja powoduje, że na przykład te komórki się bardziej rozrastają. Także nie są to komórki koniecznie rakowe, ale już powodują jakieś zmiany, prawda? Na przykład coś takiego jak tłuszczaki czy mięśniaki i sprzyjającą na pewno ku temu rzeczą jest osłabiony system immunologiczny, czyli musimy dbać o ten system immunologiczny, dlatego że jeżeli on poprawnie działa, to on nie pozwala się tego typu nieco zmodyfikowanym komórką rozmnażać. Również dieta jest bardzo istotna przy tym, bo ona wpływa ogólnie na dobry stan zdrowia, na to, że nie mamy niedoborów i że system immunologiczny odpowiednio pracuje. W związku z tym ja bym Państwu radził coś takiego i wiele tego typu zmian w organizmie można odwrócić, czy powiedzmy jakichś guzków, powiedzmy tłuszczaków, mięśniaków. Te rzeczy można odwrócić przy odpowiednim krążeniu krwi, limfy, czyli ruch też się liczy.
i odpowiedniej diecie i nawodnieniu organizmu. Także to jest bardzo istotne. Oczywiście w specyficznym przypadku radziłbym się skonsultować z lekarzem czy terapeutą, który ma doświadczenie z tym i ewentualnie może zasugerować jakieś metody, które mogą jeszcze dodatkowo pomóc w tym. Tak. Znaczy, No. jeszcze może ja dokończę jeszcze, bo to nie powiedziałeś. Jedną właśnie z takich bardzo ważnych spraw jest higiena dróg rodnych. W tej chwili, za wiele osób, wiele kobiet używa tych różnych przemysłowych płynów do mycia, używa podpasek czy Ale tamponów. mówisz również o jakichś irygacjach pochwy, tak? Mówisz o Znaczy tym. nie, I na w zewnątrz, ogóle dlatego, zewnątrz. że za utrzymanie prawidłowego stanu zdrowia dróg rodnych, nie chodzi tylko o mięśniaki, ale o inne rzeczy, to odpowiedzialna jest prawidłowa flora bakteryjna. Dokładnie, I dokładnie, to teraz, też. jeżeli my używamy, kobiety na przykład biorą prysznic 2 razy dziennie i używają tych płynów, które są antybakteryjne jakieś, to wiadomo, że naruszają tą florę bakteryjną. Druga sprawa to, o czym mówi doktor Jaśkowski, używanie tych podpasek i tak dalej. One są chlorowane. To, co chlor robi, na przykład żadna kobieta, jeżeli ma delikatną choronkową bieliznę, nie wypierze w chlorze, bo to zeżre po prostu. I Tak. to robią To właśnie masz rację. tak. To masz rację, to jest dobry punkt właśnie. Probiotyki są bardzo istotne i często właśnie przy dobrej diecie i dobrych probiotykach następuje oczywiście przejście tych probiotyków z naszego układu trawiennego również na skórę i do dróg rodnych. Prawda? Także te probiotyki się również tam pojawiają i one po prostu zostają, zaadoptują się te probiotyki, które akurat w tym zakwaszeniu, które jest w pochwie na przykład, które sprzyja im. Płukanie czy mycie za często, zresztą takie powiedzenie jest stare polskie, częste mycie skraca życie, ma faktycznie sens, dlatego że jeżeli za często myjemy skórę, i za często się podmywamy. Raz dziennie oczywiście to można, ale jak mówię, przy użyciu jakichś delikatnych mydeł, najlepiej hypoalergicznych, które nie niszczą flory. Trzeba uważać też, żeby nie robić płukanek na przykład pochwy, dlatego że te płyny oczywiście niszczą florę bakteryjną. A najlepszą metodą właśnie na zdrowie pochwy to jest dobra flora bakteryjna. Czyli ogólnie dobra higiena, ale nie nadmierna higiena. Także to jest bardzo istotne. I na przykład nie używanie, lepiej używać jakieś zdrowe podpaski niż na przykład tampony, prawda? Które mogą zawierać jakieś chemikalia i powodować właśnie zmiany w florze Znaczy bakteryjnej. one zawierają, to już są badania przeprowadzone były, to w jaki sposób produkowane są te podpaski. One po prostu są, żeby, bo to z celulozy są produkowane, żeby miały ładny kolor, to jest używane są w wybielaczach chlor. No tak, oczywiście. No także tam jest dużo, dużo różnych chemikaliów, no i no chlor. ale jest bardzo dużo ziół, jeżeli chodzi o te sprawy dróg rodnych kobiet, to jest naprawdę bardzo dużo ziół i bardzo dużo sposobów. I na przykład doktor Jadwiga Górnicka leczyła z powodzeniem, leczyła nawet jakieś polipy mięśniaki i tak dalej. Po 3 miesiącach kobiety, które były skierowane już na zabiegi operacyjne, nie musiały się im poddawać. I ona leczyła ziołami? Tak, tak, Ale tak. do ustnie, tak? Nie, nie. No czy Czy, do czy. ustnie też oczywiście, natomiast. Ale też do pochwowo? Tak, Do pochwowo tak, też. Tak, tak. Czyli w formie jakiejś irygacji ziołami, Nie, tak? to były napary, można sobie robić takie tak zwane, no zaparzyć zioła odpowiednie
i takie nasiadówki. Rozumiem. No i też dużą rolę odgrywa, to jest po prostu gotowaną cebulę, takie okłady się robi. Na zewnątrz. Różne inne, różne inne, no ale naprawdę bardzo duże postępy i naprawdę kobiety, które miały różne stany i stany przedrakowe, zdołały uniknąć operacji i jakiejś interwencji. No to świetnie, to warto by było, gdybyś kiedyś podała na swojej stronie jakieś linki. Ja podałam, są na Sekrety Zdrowia, można znaleźć, ja tam te przepisy podałam i można sobie poszukać. Jeżeli chodzi o te zioła kobiece, to ja bardzo dobrze się znam też na tym. To super. Także osoby mogą się z tobą skonsultować. Zresztą prowadzisz grupę o ziołach, prawda? Ja tam też edytorem jestem. Grupa szybko rośnie i widzę, że są tam ciekawe posty. Także państwo znajdziecie to zioła i leczenie ziołami bodajże, prawda? Tak. Grupa w tej chwili około 3000 osób ma. Medycyna holistyczna w tej chwili dochodzi do 10 tysięcy osób, także mamy dużo ciekawych osób tam. Zapraszam, jest tam szereg lekarzy również, nawet profesorowie medycyny. Także mamy naprawdę bardzo duże grono ciekawych ludzi, którzy po prostu pomagają właśnie jakąś radą czy podaniem jakichś ciekawych nowych informacji. Jest to świetna grupa na wymianę niecenzurowaną właśnie, jeśli chodzi o najnowsze badania czy informacje, jak należy naturalnie leczyć rzeczy. A jeszcze, bo Marek, będziemy zaraz kończyć, to tak. Następne nagramy. Ja jeszcze, jeżeli chodzi o tą higienę, to może chciałam coś takiego powiedzieć, taki przykład, bo nie chodzi tylko o jakieś choroby kobiece czy inne, ale taki przykład, który dziewczyna się do mnie zgłosiła, kobieta młoda tam, która się bardzo dobrze odżywia, która naprawdę no, pracuje w mediach, więc chce być jak gdyby reprezentacyjna. I problem miała taki, że wyglądała 10 lat starzej niż matryka wskazywała. Miała problem, ta skóra była w ogóle no, naprawdę w kiepskim stanie. I z tego wszystkiego, co, a ona też dużo, ponieważ przed kamerami pracuje, więc w świetle lamp sztucznych cały czas, no i makijaże i tak dalej. I ona mi pokazała, i ona mi mówiła, tu się odżywiam bardzo dobrze, tam wszystko poznałam, jak gdyby ten jej styl życia. I mówię i myślę sobie, co to powoduje. I byłam akurat u niej w domu i weszłam do łazienki. Ja zobaczyłam tam baterie różnych maseczek, kremów i tak dalej. To było bateria i bardzo dobre marki, bardzo drogie i ona to wszystko wklepywała. Chodziła też do różnych, co tydzień do kosmetyczki, na jakieś zabiegi i ta skóra straszna była. I co się okazało? Ja jej powiedziałam, słuchaj, musisz zrobić sobie wolne na jakiś miesiąc od tych kosmetyków. No jak ja będę się pokazywać pracy, no ja mówię, to zrób sobie tak, żebyś na wizji nie była albo jakiś urlop. I zrobiła sobie od tych kosmetyków, myła się tylko ziołami, używała, ja tam jej dałam specjalne takie przepisy do tego, żeby robiła sobie takie olejki i po miesiącu skóra zupełnie się zmieniła. Także to, co ona akurat za dużo tej chemii dawała, ale my mówimy, że co, że to są dobre kosmetyki, że to są, reklama nam mówi, że pozbędziesz się zmarszczek, a to jest nieprawda. Bo tam nie, jest to tyle jest chemii. Prawda, to jest prawda. Ja się z tobą zgodzę, bo ja akurat pracowałem nad tym problemem, tym bardziej, że wielu ludzi ma problem ze skórą, wielu pacjentów. I faktycznie przeraża mnie czasem, jak odwiedzam znajomych, czy u kogoś się zatrzymuję i w ich łazienkach jest naprawdę bateria chemikaliów, różnych mydeł, sprayi, kremów. Słuchaj, tam stoją czasem dziesiątki rzeczy. A tak naprawdę w łazience potrzebujemy co? No potrzebujemy dobry hiperalergiczny szampon,
dobre hyperalergiczne mydło. Nawet z tych tańszych to można polecić na przykład biały jeleń. Są takie produkty tak. hyperalergiczne. I coś takiego używać. I jak mówię, proszę Państwa, nie za często. Ja również ze względu na kremy, bo czasem oczywiście sam stosuję, chociaż teraz nawet myślę o tym, że będę na bazie codziennej stosował, bo efekt kremów dobrych jest bardzo istotny, bardzo dobry. Ja pracowałem nad kremem 10 lat i opracowałem krem właśnie do twarzy, powiek, oczu, szyi, który nie tylko wygładza skórę, nawilża ją, natłuszcza, ale również powoduje powstawanie kolagenu. I to jest właśnie problem często ze skórą, że są jakieś podrażnienia, różny koloryt skóry jest. I u osób starszych, powyżej powiedzmy 40 lat, produkcja kolagenu spada. Oczywiście kolagenu produkcja zależna jest również od naszej diety bardzo. W związku z tym należy odpowiednio się odżywiać, wówczas następuje produkcja lepsza kolagenu, ale ogólnie z wiekiem to spada. I są niektóre na przykład kremy, które reklamują, że one zawierają kolagen. Mogę Państwu powiedzieć z praktyki, jak również z konsultacji z kosmetykarzkami, wiem, że takie kremy nie pracują, bo kolagen ma za duże, to są za długie włókna, i one nie są w stanie przejść przez skórę, one najwyżej działają jak tynk na twarzy i zapychają pory, ale te włókna nie przedostają się do organizmu. W związku z tym najlepszą metodę na to, żeby odbudować kolagen, to jak mówię, dieta. I na przykład ten krem, który ja opracowałem, można go dostać w Verde. Ten krem po prostu pobudza wytwarzanie kolagenu. Wytwarzanie kolagenu wewnątrz organizmu. Bo jeszcze, może wspomnę ogólnie o kolagenie. Szacuje się, że kolagen stanowi około 1/3 wagi ciała. I również są pewne suplementy, jeśli chodzi o żywność, zrobione z kolagenu. I muszę Państwu powiedzieć, że nie wierzę. Kiedyś mnie się wydawało, że to jest poprawne. Ale teraz nie wierzę, że jedzenie golonek, czy łapek kurzych, czy tego typu suplementów zwiększy poziom kolagenu w organizmie. Ten kolagen jest po prostu trawiony w układzie trawiennym i najwyżej jego składniki są używane do ponownej syntezy. Jest to po prostu niepoprawna metoda. Przy odpowiedniej diecie zawierającej składniki służące do syntezy kolagenu, to jest dużo tańsze i dużo skuteczniejsze niż jedzenie kolagenu, dlatego że jak mówię, on i tak jest trawiony i później jest najwyżej synteza ponowna kolagenu. Są lepsze składniki, między innymi jednym z tych składników są surowe żółtka. Surowe żółtka i na przykład powinno się jeść powiedzmy 2-3 surowe żółtka dziennie. Skór, które są hodowane na paszy ekologicznej, nie zawierający GMO, nie zawierający kukurydzy czy soi. I takie jajka ekologiczne są po prostu świetnym źródłem właśnie do budowy kolagenu, jak również surowe warzywa, surowe owoce, witamina C, pyłek pszczeli, kwaśne mleko, też niepasteryzowane, niehomogenizowane, kozie mleko czy krowie mleko również zawiera składniki do syntezy kolagenu. I to są świetne i dużo tańsze rzeczy niż suplementy, które jak mówię i tak nie pracują. Bogusiu? Dobrze, to Marek, to może w następnym tygodniu albo za kilka dni nagramy resztę, bo już... Dobrze, no oczywiście, bo zbliżamy się do czasu, że tak. Tak, powiem. Tak. Dobrze, dziękujemy to Bogusiu... bardzo Państwu i do następnego razu. Także żegnam Państwa do następnego razu i żegnam również Bogusiu i dziękuję za Twoją dobrą pracę, którą wykonujesz, bo bardzo świetny ten blog prowadzisz. No i grupa Twoja właśnie o ziołach i leczeniu ziołami też jest bardzo dobrą grupą. Także zapraszam Państwa do grupy i do bloga Bogusi, bo one naprawdę mają świetne informacje. Jak również zapraszam do grup, w których również Bogusia jest i jest jednym z edytorów, grupy Medycyna Holistyczna, jak również anglojęzycznej grupy Cancer Cure.
która ma około 30 tysięcy ludzi i jest na temat profilaktyki raka, ogólnie leczenia, diety i leczenia chorób degeneracyjnych, także to jest bardzo dobra grupa. Mamy tam ludzi z całego świata. Żegnam w takim razie i miłego dnia wszystkim życzę. Miłego dnia. Do usłyszenia.